Witamy Was, drodzy widzowie. Dzisiaj na odcinku znajdujemy się... Ale czekaj, bo... To jest moja norma i... Witamy Was, drodzy widzowie. Znajdujemy się dzisiaj... W Jaworznie, na Jeleniu, na opuszczonej... Na opuszczonym ośrodku czasowo-rekreacyjnym Tarka. Tam, dokładnie. I teraz tak. Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w opuszczonym ośrodku czasowo-rekreacyjnym Tarka, znajdującym się w Jaworznie. Dokładnie Jeleń. Dokładnie jest Jeleń. Tak. No i... Sprawdzimy miejsce. Tutaj znajdujemy się teraz po... przy takiej głównej atrakcji, można powiedzieć. Latarnia. Morskana. Takie małe stawy w sumie, wyświetla światełko. Dokładnie. Niewiele świeci w niej w sumie. Jest to nasza kolejna wyprawa po poprzednim odcinku, także dalej z nami Dawid i Klaudia. Przywitajcie się. Hej. Z nami. Dokładnie. I będziemy teraz udawać się w tamtą stronę, do tych budynków opuszczonych. Sprawdzimy, czy tam... Czy coś jest. Zaczyna nam mocniej padać. Zaczyna mocniej padać. Także właśnie. Zobaczymy, zrobimy sesję z SB. Malutka historia właśnie. Malutka historia, w sumie no historii nie ma za dużej. Tylko po prostu w tym miejscu przyjeżdżali na wypoczynek górnicy z kopalni z Jaworu. No i? Myślę, i z okolic myślę, że pewnie też. Sprawdzimy właśnie, czy coś się może tam nie wydarzyło. Czy może się nie wydarzyło coś w samych budynkach, w zostałości. Jest. Miejsce. Także... Zmierzamy czy za nami. No to co robimy? No. Kurde, było słychać jakiś dźwięk, nie? Słyszeliśmy tąpnięcie. Ale idziemy. Kto chce czołówkę? Na głowę? No chyba. Załóż. No co, idziesz daniem na kozaka? Idziemy. Jako pierwszy. Załóż sobie i bądź sobie tutaj. Co to nie jest? Słyszeliśmy przy tym budynku jakiś dźwięk. Halo, czy ktoś tutaj jest? Jest ktoś tutaj? Halo. Gdzie to było? Gdzie to było? Rubec. Ale gdzie ten napis? O, szatanie stać coś było? Tu jest rysunek. Ale ładnie. Chyba nie. Chyba nie ma tu nikogo. Nie ma tu nikogo. Dzieci z czym się kojarzą takie budynki, takie oczekujące, takie farby odmrożące, jak się gra, nie, coś z tym zombiaki, coś z tym wiecie, sobie na chwilę razi. Coś typu... Rozdzielnia. Gdzie? Na drzwiach. No to czyli tutaj, co tu musiał, aha! Tutaj jakiś widzisz? Dzięki toalety, tak, rozdzielnia musiała być, może tutaj był główny rozdzielnia z prądem, nie? Na cały ośrodek może. No, przy łazienkach myślę, że... No, to czy ty wiesz, toalety były dla osób, które tutaj rozdzielnie pewnie pracowały. Za bardzo nie ma tu nic, może szukajmy kolejnego domku. Szukamy kolejnego. Ale mamy już jakiś pierwszy. My mamy jakiś już budynek jest. Także wracamy na tą ścieżkę, gdzie byliśmy. Jeszcze tak popatrzymy jeszcze na bok. No dobra. Ty?
świeć tam. Jest kolejny chyba. Dobra. Mało coś. Nie ma nic. Dobra, wracajmy na tą właściwą drogę. No, nic nie ma. Nie, nie. No dobra. To musiało pomieszczenie być, może z elektryką, może to był prąd w ogóle. Oddzielnia elektryczna, bo patrz, tutaj było miejsce na kable, bo nie pokazać. I tam ziemią by chyba szło. Dobra, ale tu by to było. No tutaj na ten idziesz, z powrotem. Dobra, a tam przybyłem tyle. No tędy nie idziemy, tędy. Patrzę, czy nie ma tam jakichś budynków jeszcze. Kolejny. Tędy na drogę i drugą pójdziemy na kolejną. Ty, to dobry jest ten sparat do wyczekiwania tych elementów zalka. A więc idziemy tam dalej. Nie, to nie, stamtąd przyszliśmy, idziemy tam. Tak. Dobra, no i mamy kolejne. No i mamy kolejne. Lecimy, nie? Trzy. Zobaczmy ten pierwszy. To jest tyle. Aha, ale to tu tyle, no. Mhm. No, kolejne. No, ten wygląda fajnie. Lepiej. Mhm. Połowy poczykowy, nie? No, typowy taki. Ej, ale wiecie co, bo to jest... Co? Co? Mhm. No, nie widzimy, gdyby było na tu będzie pusto, tu będzie pusto. No, nie wiem, czy jest piwniczka wątpię, to nie jest dziura. Dziura jest. No. Ta się lubi na dłenie? Nie. Tam coś jest, ale to wątpię, żeby tam było wejście na górę. Gdzieś muszą być schody. Wiesz, Dawid, jeszcze to podzakrytka. Dawid, buta sobie zabierz. Uważaj na dziurę, ej, bo to się ugina pod tym. No. Ja to ja nawet tego nie widzę. Tu się by nie dało wejść kiedyś. Tutaj były schody. Kiedyś. Tutaj schody, widzę, że ktoś kombinował tutaj, ale tu jest podłoga rozwalona, więc no nie ma co. Nie, zobaczymy kolejny. Dawid zwiąże buta. O, jest? Dobra, zobaczymy jeszcze ten tutaj. Dlatego jest dziura w podłodze. Mhm. Waga, waga. Trzymam. Teraz, no. Chciałam to chwycić tyłem, czy sobie dam A tu jest zawalone.
No, no nie ma co tutaj już chodzić. No. Także kierujemy się do takiego największego budynku. Tu jest tyle. Wracamy znów na główną. Znowu to samo. Znowu powrót na główną. No, no, widzę. Dobra, trzymamy. Trzymaj ta. Spoko. No i tak, drodzy widzowie, szukamy dalej. Mamy już 4 budynki oblukane. I lecimy dalej. Tu mamy kolejne coś i tam na boku już widzimy ten chyba największy budynek. Fajne. Nie wiem, czy... Tak, jest wejście do góry. To się panowie wszystko tak rusza. Ale jak usłyszycie trzask, to uciekajcie. Nie wchodźcie dalej. Typowo łóżko dobre. Normalnie takie w miarę jeszcze, nie? Patrz. Ty no. Patrzcie na to. Czy ktoś tutaj jest? No dobre łóżko. No ale patrz, widać, że ktoś tu faktycznie mieszka. Mieszka. Patrz, w ogóle to jedno jak wygląda jeszcze tak, taka pufa, nie? Znaczy no. Amerika. Dobra, chodźmy, idziemy do głównego. Tam jest kolejny przed nami. Tylko go tak nie widać. Idziemy. Dobra, powoli po jednym czasie. To jest piąty, nie? Który zwiedzamy już. Czy tylko tamten mały, ten lepszy. To wszystko są malutki. Ja się już pogubiłem tutaj. Dobra, tyle, tyle. Nie. Dobra, no to widzimy przed sobą. I to już chyba ten co na nawigacji główny, nie? To jest mały. Tu też jest dom. Tamten mega creepy. Nie ma co wchodzić. Kurde, schody? Aha, ale schody. Schody są. Ho, ho, ho. O, to ciekawe. Nie wygląda stabilnie, powiem szczerze. No nie, no to już jest totalnie. Nie,
Bez co tam wchodzi? Chcecie sobie zobaczyć, czy... Nie, no zobaczycie na materiale. Dobra. To idziemy do tamtego, tamten fajnie wygląda. Samy, wow. Ten wygląda genialnie. Ten wygląda fajnie. Ale tutaj nie ma tu za dużo. Słody, ale... Oczywiście musimy to sprawdzić. Najgorsze jest to, że nie widzi się tutaj, co jest za tą ścianką, nie? Ty, patrz, patrzcie na to, tam jest chyba największy, uważajcie tu, powoli idźcie, bo tam jest jakiś największy, ale jaja, patrz, świeć tam dalej. Teraz? Nie, to jest to samo. To jest ten, co byśmy byli chyba tam. No nie wydaje mi się, bo to były tam. Nie, tu weszliśmy. Tak? Aha, ty faktycznie. Bo ten duży budynek to jest tylko na mapie. On by tu stał obok. On by stał. To była to jadalnia. I pewnie już nie istnieje, może już zostało, wiesz, zrównane z ziemi. Gdzieś jest, nie wiem, z kiedy. Sesyjka? No. Zobaczmy, może tutaj. Czyś budynku opuszczone. Może na przykład tu. Zejdźmy sobie na dół. No i na dole lepiej tam. No. Skoro ten ostatni, no to... Tutaj sobie coś przeprowadzimy. No jest tych domków tu. No to nie wiem, nawet nie kadłubo. Patrz, co zrobiłem. Jeżeli ktoś tu z nami jest, niech wyda jakiś dźwięk. Czyli jesteś na górze, zrób to tam na górze teraz. Możesz dotknąć. Możesz dotknąć tego urządzenia. Jeżeli zejdziesz z góry do nas, to nie zapomnij dać nam znać na ten. Tak samo. Dobrze. Nie. Daj Klaudii. Wystarczy jedno? Tak, po co w jednym miejscu? Nie, nie trzeba. No
książki tu nie ma znów? Nie. Dawid, przeprowadzasz sesję? Nie. Coś nie. B? Nie, nie. Zostajesz eksplorowcem, tak? Tak. Z nami. Dobra. Gdzie ustawiamy siatkę? Siateczka. Myślę, że tutaj. Właśnie na to. Będzie się stale świeciło. Gdzie ustawiamy? Wiesz co, na to, no. Pytanie ja. Tam, tu gdzieś dać, tak, tak. Ała, nie ma tutaj pomysłu. Jest. Akurat jest. Pięknie. Mhm. Dobra. Lampki. Włączamy. Wyłączamy. Dawid, możesz włączyć czołówkę. Dobra. Nie to. Co to chciałem wziąć? Wyłączmy też tą główną. Spójrz. No. Tu. Tak? Ty. No nie wiem, a to jest... O kurde. To jest możliwe, nie, bo to, nie, bo to nie jest długie, tak jak jest. No. No. Może mapie jest... On nie jest aż... Mapie jest rozciągnięty. Czekajcie sobie. No. Tak. Weźmy się tego. Także wybraliśmy właśnie ten budynek. No to dobra, to jesteśmy największym, możemy coś przeprowadzić. Jakieś śledztwo. Nie rozumiem. Główną kamerkę włączymy. Czy jest światełko? Tak. Kamerkę nie, co ja mówię. Światełko nie. Także, drodzy panowie, żegnam was. Idziecie do jednego budynku. Zaskoczyłem was, co? Krótko falóweczka. My zostajemy tutaj, robimy sesję. W sumie dam wam tamtego rempoda. Tak. Rempot. Wyłączony na razie, tak? Mhm. Dobra. GT Original. I lecicie na któryś z tych budynków, gdzie byliśmy. Idziemy na ten obok was, tam? Tam jest, no. Czekaj, krótkofalówka. A, właśnie. No. Ale, Alex? Ja? Ładnie. Ładnie, ładnie. No jest. Wyraźniejsze odpowiedzi. Wow. Są bardzo wyraźne odpowiedzi. Dobra. Włączyć możesz. Jeszcze tam drugiej. Zostawiam tutaj ten czaczek. Dobra. Będę bardziej mobilny po prostu. Nie powiedzieć to mam. Jaki kanał? No. Tak jak nastawione? No bo jest tak. Dobra, 12. Halo, halo? Halo, jak mnie słyszysz? Dobra. Tak, krótko falówka. Halo, halo? Ty, byliśmy my w tym. Halo, halo, no. Halo, halo. No może nas odbierasz. Byliśmy, był twój głos, no. Dobra, mało będziemy na tym. Także rozdzielenie. Nie. Ty, słuchaj to, ła, tak jakby. No bo nie wiem, to oni. Jeżeli ktoś jest w tym budynku, niech powie głośno i wyraźnie tak. Albo wpłynie na urządzenia, które stoją. Nie słyszę. Mów.
remember. No. What's just... How's that doing? Pokazuj. Jesteś... Chłopaków tam widać. Porozmawiamy? Was? Czy ktoś jest w tych okolicach tych opuszczonych domów tutaj? Albo czy coś się tutaj wydarzyło? Możesz się też tędy przewinąć. Zobaczymy to w siatce laserowej. Ty! To było dobre. Teraz. Cztery słowa pod rząd. O! Kłamiesz? Dziwna rozmowa. Tak. Nie mamy. Czy jest ktoś na górze? Może cię widzę. Tak jakby. Widzisz nas? Widzę. Mów do nas. Mów do nas, mów do was. Radio. Czy widzicie naszych towarzyszy, którzy są obok w budynku? Ostatnia szansa. Spróbuj wpłynąć na któreś z tych dwóch urządzeń, które tu stoją. Jeżeli ktoś tutaj jest, albo niech wyda jakiś dźwięk.
Jak tam? Śledczy Kowal, jak tam? Nie wcześniej, tylko musiałem się dokopać do krótkofalówki. No, krótkofalówka nam odpowiada. Airpod nam odpowiada na krótkofalówkę. Ćwierka, a tutaj akurat K2, a Rempod nie. Podejdę bliżej? Tylko K2. Zaś K2 właśnie nic, a Rempod za ten, wiesz, tylko odgadamy. Dziwne. U nas na odwrót. Gdzieś skokasz do czerwonego. Jakieś odpowiedzi na GT? Tak, miałem tekst, że ktoś tu był zamordowany i dopytuje kto. Wow. Długo świruje. Ten nic. Przecież patrz. Jest na chodzie. I nie reagował. K2 tylko. Małe skoki. Czyli nie ma tu nikogo. Nie porozmawiamy. U nas być, którym chcemy porozmawiać, miesza się w zeznaniach. Raz mówi, że ktoś został zamordowany, raz mówi, że nie. Do końca. Dobra, to 5 minut i wracajcie i zrobimy wymianę. Wy zostaniecie w tym. Odpalicie tutaj jeszcze GT albo SB, a my pójdziemy sobie gdzieś odpalić Sira do jednego budynku, zupełnie gdzieś dalej. Spoko. A więc, drodzy widzowie, tutaj kończy się nasza eksploracja. Nie wiem, nie powiem chyba paranormalna. No. Chyba, że tam, jak już usłyszeliście, może tam były jakieś ciekawsze głosy. Ale wydaje mi się, że tam przebijało się takie radio, wiesz, wam w samochodach, coś takiego jakby. Albo CB radio. CB radio, no, właśnie, no, bardziej, no. Także tutaj od razu to mówię, że wydaje mi się, że to bardziej CB radio. No to samo. Tak jakby dialog w sumie, że cztery słowa jakieś padły, nie? No. Pod rząd, że z dialogu. Jakby ktoś z kimś rozmawiał. Mm-hmm. Aha. No my mieliśmy tylko jedno takie, można powiedzieć, słowo na tej naszym rozdzieleniu. Poszliśmy do budynku obok. Nie mieliśmy tylko zamordowany. A potem powiedziało, że nie. No i w końcu nie wiem, czy zamordowany, czy nie. I tak sobie po prostu za nim grało w kółko i krzyżu. No można tak powiedzieć. No a tak to bardziej to w sumie ekstra wyszedł niż... Tak, tak. Widzieliśmy ile? 5, 6? 6, 7 takich budynków. 5, 6 budynków. 5, 6 mi się wydaje. Ten największy, ten drugi obok, drugi największy. Te dwa, tak. Tamte były mniejsze. I tamte mniejsze z trzy. Myśleliśmy, że jeszcze możemy się tam gdzieś rozdzielić jeszcze. Albo znajdziemy ten duży na mapie zdjęcie, ale to chyba ten budynek, w którym jesteśmy. To jest na mapie, tak. To rozciągnięty bardziej w piksela. Taki jest spikselowany na boki. A on jest nie jest duży. On jest szerszy, najszerszy z tych wszystkich, ale nie jest taki. Może na mapach to się pojawia. Także no, dzisiaj kończymy przygody. Są dwa odcinki nagrane. Także materiału jest sporo. Już wy zobaczyliście większość, dużo fajnych odcinków. Pozostaje Danielowi pomontować. No, dokładnie. Czas wybierać się teraz po domu. Wybieramy się do domu. Lecimy. Jak wasze wrażenia dzisiejsze ogólnie? Super. Całościowo? No. Super przeżycie. No i miejsce nowe poznaliśmy. Nowe miejsca. W sumie ja już kiedyś na tarce byłem, ale za dnia. Tylko nie zwiedzałem tego budynku wcześniej, tylko byłem przy tych stawach tylko. No a na poprzednim odcinku to byłem, w ogóle nie byłem tam w tym miejscu w okolicy. Także ciekawe i mi się podobało. Tam to bardziej ciekawsze, chyba śledztwo bardziej paranormalne, tak. To tutaj takie bardziej eksploracyjne. Fajne. Podobało. No to co? Lecimy, nie? Lecimy dalej. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. I na koniec to jednak ten jest chyba takim największym budyneczkiem tutaj, więc tamte dwa też były takie dość duże, ale ten, zobaczmy go jeszcze na sam koniec.
w sumie tylko wejdziemy, zobaczymy skarbójką. Jak nam karbójka da się coś wskazywać, wow, to weźmiemy, odpalimy SB, najwyżej. W ogóle pogadamy przez SB. Nie, chwilę nasłuchiwałem. Ura. Ale to się nie da. Były schody, nie ma schodów. Masz tą listę? Mhm, no, typowo. No to nie wejdziemy do góry. No chyba, że po tym... Próbujesz? Nie, nie wiem, czy jest sens próbować. Czy dałoby się po tym, nie? No, to co lubisz? No dobra, próbujemy, co? No próbujemy. No to może nie, nie na tym, na tym, po tych drzwiach wyjść. Te drzwiach po tej okienku. Ja jestem drugi w kolejce. No niezbyt, troszkę brakuje. Ja to zrobię. Tak? Dobra. Okay. Jakby to tak poprzeć jakoś, tak? Okay. O, zobacz. Czy ktoś pomoże, czy nie? O, bo zjeżdża. Ale Klaudia chce spróbować. To. Wylepek zostawił. O, to my też za chwilę zostawimy. O. Dobra. Klaudia zbija. Faktycznie, nie, dobre. I dobrze, tam, no. No tam sobie się nie... Dobra. Dobra, tam już wie. Jest jeszcze wyżej. Wow. Jeszcze wyżej. To jest chyba właśnie dwa piętra. Ale no, ma... ciężko, może tam wyżej? No, jeszcze nie było. Jeszcze inaczej teraz szedłem. Haha. To jest taki, to jest jednak największy budynek. A my go nie zauważyli wcześniej. Balkonik stabilny, stabilny nawet. Jest ktoś tutaj na tym strychu? To no, dziwnie wyglądało. No. Jakiś słoik, łyżka, słoiki, buty. Ktoś dla nas nie zostawił? Nóż. Ty, jedzonko. Nie no, miejsce spania. Żula jakiego. Nóż. O! To robił. Mówię, miejsce zbyt. Aha. No, zamordował jedzenie, które jadł. Lusterko pęknięte. Tak. Co samolot. No ale kim? Było przez chwilę w kilku. Kto wa dekwastuje ten domek? Obyś wo zdech wo w piekle. To ja, Monik. Ty byłeś? Nie. Gruby to był. Gruby to był.
Wiktoria Jaworzna. Dobra, naklejkę naklejamy? Mhm. Same napisy. Ta dwójka cisza, więc... Same wulgarne napisy. Tamte domy też były ciekawe, więc w sumie... No. Same wulgarne napisy, tego nie. W tym poprzednim domku pomyśleliśmy, że tamten właśnie jest największy, ale to ten jest największy, którego zobaczyliśmy po nagraniu outro, więc... Dobra, Polish Paranormal Investigators to było. Jeszcze mam długą naklejeczkę. Tylko nie śmiecimy, śmieci bierzemy ze sobą. Czyli tak, jeszcze jedna naklejeczka. Fajnie się prezentuje. No nie przykleimy tu takiej ładnej, świecącej. Ta jest lepsza. Czy lepsza, większa. K2. Drodzy widzowie, K2 jest z nami od pierwszego odcinka. Więc jest naszym... Też chcesz naklejkę na K2? Jest naszym takim jakby głównym... Urządzeniem. Zawsze praktycznie od startu, nie? No. Także... Oglądajcie teraz, w tym momencie. I jeszcze takie krótkie nagranie. Jeszcze tu jest fajny budynek. Mamy takie schodki. Na no wyjdę. No to wejdziemy. No, oczywiście. No nie, jeszcze nawet zobaczymy sobie, jak to nawet zrobimy. A, tylko pojedynczo. Pojedynczo, to jest tak. Wow. Także to jest tych budynków dość sporo. Macie tam czym się poświecić? Bo wam świecę na dół. Tu jest zawalone. Zresztą widać. Tu się tak zawalił? No. O, w dupę! Wow. Ja tak patrzę, jestem taką ślęką. Co to? Totalnie. No tak jak się mówi, to jest dach na dół. Zobacz sobie. A tutaj jak jest rozwalone, w tym pomieszczeniu. To jest nasza Klaudia, ta akrobatka. Jeszcze by było wyjście. Tędy, nie? Ten. Miękko zrobił. Tak. Jeszcze tak wie. Ale z drugiej strony pod tam już nie ma nic. Miękko pod... No, miękko to pod nogami. To lepiej tu nie stój, może tam być, wiesz. No. Za chwilę się wypuka się dziurka. Czekaj, jeszcze. O, czekaj się. Tu tam jest tak. Tu jeszcze jest pomieszczenie, nie widzieliście. Ale tam nie wchodź nawet. Tam nawet nie wchodź. No. Dobra. No, mamy nadzieję, że już kolejnego nie będziemy widzieć. Bo naprawdę, co idziemy, co chcemy zakończyć odcinek, to... Po kolei w dół. No, czekamy aż zejdziesz, żeby mogła zejść kolejna osoba. No, zeszła, bo puszka zeszła. I no, zeszła ze schodów, już piwo otwiera. No. O Jezu! Ale powoli. Już? Jak się tu huśna, jak się to całe huśnęło, kurde. A, siły po prostu. Jak się to całe huśnęło. Cieszę się, że nam się na łódku bardziej nazwali. Na to nie stoi. Mhm. Osiadnie go przyszedł. Dobra. Mhm. O kurde, teraz tutaj ciężko. Złoto. Tam nie stań. Tutaj, nie? No. Nie, to poszło. I tym oto akcentem rozładowała się, mówiąc
chyba. Lampka, o kurde. No, bo właśnie przestało. No to dobra, to ja sobie już doświadczę. Creepy. Creepy Kowal. Na fejle. Na fejle. Dobra.